ostatnim tegorocznym wydaniu Kroniki proponujemy krótką relację z sesji budżetowej Rady Miejskiej w Końskich. To była już ostatnia w tym roku sesja Rady Miejskiej w Końskich. Ostatnia, ale też i najważniejsza. Porządek obrad zawierał rozpatrzenie ponad 20 projektów uchwał, w tym budżet na przyszły rok. Już na początku obrad, podczas składania przez burmistrza informacji na temat pracy między sesjami, doszło do dość ostrej wymiany zdań z radną Barbarą Zielińską, która domagała się od burmistrza przekazania informacji na temat najważniejszej realizowanej inwestycji ze środków unijnych – kanalizacji. Taką informację, choć dość ogólnikową, przekazał prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Dariusz Jędrzejczyk, która jednak radnej Zielińskiej nie zadowoliła. Wynikało z niej, że żadnych zagrożeń dla projektu nie ma, a nawet są pewne wyprzedzenia harmonogramu prac. Po odczytaniu przez przewodniczącego Rady Zbigniewa Kowalczyka projektu uchwały budżetowej oraz opinii poszczególnych komisji Rady i opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach przez przewodniczącą Ewę Swat przystąpiono do dyskusji nad projektem budżetu. Dość krytycznie ocenili niektóre jego zapisy radni Piotr Słoka, Barbara Zielińska i Jan Lachowski. W głosowaniu jawnym na obecnych 19 radnych 16 było za przyjęciem budżetu, a 3 z klubu Samorządni Ziemi Koneckiej wstrzymało się od głosu. Zachęcamy Państwa do oglądania rozmowy tygodnia z burmistrzem Michałem Cichockim, m.in. na temat przyszłorocznego budżetu i realizacji planów i obietnic roku 2011.